10 zakazanych gier. Battlefield 4, gra komputerowa z gatunku First Person Shooter stworzona przez EA Digital Illusion CA. Tytuł został wydany przez Electronic Arts na komputery PC oraz konsole PlayStation 3 i Xbox 360 31 października 2016 roku. Fabuła gry rozpoczyna się w roku 2026 lat po wydarzeniach z gry Battlefield 3. Gracz wciela się w postać Daniela Rockera, członka specjalnego oddziału amerykańskiego Grabarze. 27 grudnia 2013 roku Chińskie Ministerstwo Kultury ogłosiło zakaz sprzedaży gry w tym kraju. Chinom nie spodobało się to, że zdyskryminowano ich naród, a do tego uznano grę za zagrożenie dla ich obrony narodowej. Wolfenstein, gra z gatunku First Person Shooter opracowana przez Raven Software we współpracy z ID Software i wydana przez Activision Blizzard w 2009 roku. Akcja gry toczy się w roku 1943. Gracz ponownie wciela się w postać BJ Blaskowicza i walczy z nazistami w czasie trwania II wojny światowej. Zadaniem Blaskowicza jest powstrzymanie nazistów na czele z Henrysem Himmlerem przed wprowadzeniem w życie ich planu związanego z Czarnym Słońcem. Sequel kultowej gry nie spodobał się Niemcom, głównie ze względu na nawiązania do nazizmu, bo pamiętajcie, wprowadzanie nazizmu w realnym świecie jest jak najbardziej spoko, ale w grach to gruba przesada. Tytuł wprawdzie nie odniósł większego sukcesu, ale wpisanie go na czarną listę raczej nie miało na to wpływu. Wiecie, Niemcom podoba się tylko prawdziwe strzelanie, tak? W komputerze to już nie to samo. God of War, przygodowa gra akcji na platformę PlayStation 2, a od marca 2010 roku również na PlayStation 3. Gra opowiada historię Kratosa, dawniej spartańskiego wojownika, który jest teraz na usługach bogów. Bogowie chcą użyć Kratosa dla swoich potrzeb. Grecki Bóg Wojny Ares siał w Atenach spustoszenie i zamęt. Wypuścił na całą Grecję hordy wściekłych zombi i innych potworów. Kratos dostał zadanie zdobycia puszki Pandory. Jej moc miała pozwolić na dokonanie rzeczy niemożliwej zabicie boga. Arabia Saudyjska nie zaakceptowała ani interaktywnych scen erotycznych, ani nagości, ale przede wszystkim słowa gad w tytule. Rise of the Tomb Raider, przygotowa gra akcji stworzona przez Crystal Dynamics, wydana przez Microsoft Studio. Race of the Tomb Raider jest przygodową grą akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, zawierającą w sobie wiele elementów z gry Tomb Raider z 2013 roku. Gracz kontroluje w niej Lara Croft, przemierzającą zróżnicowane otoczenia, walczącą z wrogami oraz rozwiązującą łamigłówki środowiskowe, używając przy tym zaimprowizowanych broni i gadżetów. Jedna z wielu gier, które zostały zbanowane przez władze Arabii Saudyjskiej. Tym razem ze względu na to, że gracz steruje w niej. Kobietą. Pytanie, co z pozostałymi odsłonami tej serii? Przecież tam też gra się kobietą. Mass Effect, fabularna gra akcji stworzona przez BioWare na platformy Xbox 360, Microsoft Windows i PlayStation 3, wydana przez Electronic Arts 20 listopada 2007 roku. Akcja rozgrywa się w 2183 roku, a gracz wciela się w postać komandora porucznika Sheparda, zwiedzając na pogładzie statku SSV Normandia rozległą galaktykę. Najwyraźniej homoseksualne elementy gry, czyli Interakcje kobiety i kosmitki nie przypadły do gustu komisji w Singapurze. Później prawdopodobnie uznali, że jednak nie jest to tak groźne, jak im się wydawało, bo ban zniesiono. No ale Singapur ma, powiedzmy, bardzo ścisłe normy, i myślę, że jest to poniekąd zrozumiałe. Dragon Age 2. Boże, jaka ta gra była dobra, tak samo jak jedynka. Komputerowa gra fabularna stworzona przez studio BioWare na Microsoft Windows Xbox 360 i PS3. Gracz wciela się w postać Hołka, uchodźcy, który staje się bohaterem Kirkwall. Fabuła obejmuje 7 lat z jego życia, podczas których zgromadzi sojuszników oraz zdobędzie sławę i bogactwo. Cała historia opowiedziana jest w czasie przeszłym. Wszystkie wydarzenia miały już miejsce, a gracz Postawiony zostaje w roli słuchacza, który słucha opowieści bajarza Verrika. Zjednoczone Emiraty Arabskie zbanowały oba tytuły, zarówno jedynkę, jak i dwójkę, tym razem zdenerwowała ich możliwość zawierania homoseksualnych związków i motywy erotyczne. Także nie wiem, jeśli to dla nich są motywy erotyczne, to nie chcę wiedzieć co oni robią z filmami, w których ludzie się całują, tak? Ray Play, kontrowersyjna, erotyczna gra komputerowa, wydana 21 kwietnia 2006 roku przez japońską firmę Illusion Soft. Celem gry jest molestowanie seksualne trzech przedstawicielek płci żeńskiej, dziewczynki w wieku szkolnym i starszej siostry oraz matki. W tym celu gracz ma dostępny cały arsenał rozmaitych metod i technik. Kobiety jednak nie stawiają oprawcy większego oporu, nie próbują też uciec ani nie wołają o pomoc. Jedyną ich reakcją jest płacz. Tylko Japończycy mogli wymyślić coś tak chorego. O nie, co ja powiedziałem? Skrytykowałem Japonię. Kiedyś wspomniałem, że McDonald's w Japonii jest obleśny, a Japończycy wszystko zeżrą i armia tych mango zjebów nie zgłosiła i usunęli mój film. Także powtarzam. Japonia istniała do II wojny światowej, później upadła. Teraz to popkulturowa paćka nie mająca nic wspólnego z dalekim wschodem, a ich zarówno gry, jak i kultura ta współczesna to jest do kitu. Dziękuję. A. I te chińskie bajki są głupie. Gra została zbanowana w Argentynie, Indonezji, Nowej Zelandii i USA. Znaczy w USA w sumie otrzymała AO, czyli że może być sprzedawana jedynie online, ale w większości detalistów nie ma jej na stanie. I choć w przypadku innych gier blokady wynikają zwykle z pewnych różnic poglądowych, to jeśli chodzi o Rayplay, sprawa jest dość oczywista. Jest to po prostu chore i nikt poza Japończykiem tego nie zrozumie, a Japończycy są no, nie najmądrzejszymi ludźmi, że tak delikatnie powiem. Postal komputerowa gra akcji wyprodukowana przez Runic with Scissors, a wydana przez Ripcord Games w roku 1997. Gra jest z gatunku strzelanek. Przygodę gracz obserwuje w rzucie izometrycznym. W grze wcielamy się w tajemniczego kolesia, który bez żadnych zahamowań likwiduje wszystkie żywe istoty, na przykład saksofonistów z orkiestry, dętej, mieszkańców wiejskich terenów, obżartych pączkami stróżów prawa i te podobne, wykonując też dziwne zadania przez kolejne dni tygodnia. Co ciekawe, ta pełna przemocy, rasizmu, homofobii okrucieństwa wobec zwierząt gra została zakazana tylko w Brazylii i Nowej Zelandii. Jako jeden z powodów władze podają oddawanie moczu przez głównego bohatera. Za posiadanie swojego egzemplarza postala można zapłacić karę 1400 dolarów, ale myślę, że warto. Grand TV to seria gier komputerowych wydana przez firmę Rockstar Games. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych serii gier komputerowych. Mógłbym tutaj wymieniać poszczególne odsłony, ale każda z nich miała problemy cenzorskie: Brazylia, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tajlandia. To lista krajów, które zbanowały GTA, głównie ze względu na przemoc oraz erotykę. W Tajlandii sprawa miała się nieco inaczej. Zakaz sprzedawania gry wprowadzono po incydencie z 2008 roku, kiedy to zapalony gracz GTA zaatakował i zabił kierowcę taksówki. Wiedźmin 3: Dziki Gon. Fabularna gra akcji stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red 19 maja 2015 roku na platformy Microsoft Windows, PlayStation 4 i Xbox One. Akcja Wiedźmina 3 rozgrywa się w fikcyjnym świecie fantazy, stworzonym przez pisarza Andrzeja Sapkowskiego w serii opowiadań i powieści. Gra rozpoczyna się pół roku po wydarzeniach z poprzedniej części. Wiedźmin Gerald odzyskuje w końcu pamięć, nie ma jednak zamiaru przyłączyć się do którejkolwiek ze stron konfliktu. Nasza narodowa duma dostała BANA. W Arabii Saudyjskiej. A dlaczego? No, powód jest w sumie prosty, ze względu na erotyczne elementy zawarte w grze. No ale tak jak wiele razy wspominałem, Andrzej Sapkowski jest po prostu starym oblechem, który no, nie do końca zgrabnie przedstawia te różne rzeczy w książkach. To już twórcy gier potrafili trochę bardziej ująć to, co jest przedstawione, i wygląda to całkiem dobrze. Ale w Arabii Saudyjskiej raczej nie przywykli do patrzenia na nagie kobiety. Zdecydowanie wolą wygląd obcinanych głów.